Hej Jackson, co ty tutaj robisz? Czekam na Maddie, bo ona ma jeszcze lekcję. Dobra, to ja idę na stołówkę, a wy też będziecie tam szli? No tak, mamy zamiar właśnie iść na stołówkę, co zjeść. To możecie później do mnie dosiąść. Na razie. Pa. Kochanienki, czy masz może żelki? Nie, kochana, a może chcesz banana? Oj, ty, zgrywuj się, ty. Oj, ty, kochana, jesteś przezabawna. No, wiem. No to idziemy na stołówkę, czy nie? A, no tak, idziemy. Wenus mówiła, że możemy się do niej dosiąść. To chodźmy. Dobra. Wróciłam! Znowu! To Cupid! To wariatka! Ratować się kto może! O, pamiętają moje imię, a wcześniej nikt nie pamiętał. La 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 la! La 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 la! La! Dzień dobry, pani! Cupid? Co ty tutaj robisz? No co, będę nadal tutaj się uczyć. A teraz poproszę to ciasto. Dziękuję. Na, 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 na. Dziwna dziewczyna. Na, 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 na. O nie, to Cupid. Chyba ja sobie już idę. Ja chyba sobie zniknę. La, 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 la. Jackson? Tak, to Jackson i Maddie. Czy ja dobrze widzę? Co widzisz? O nie, mam nadzieję, że to tylko sen. Co? To jest sen? Mikołaju, widzisz mnie? Cześć, Jackson! No nie, nie jestem Dexter, tylko... Nie, dobrze powiedziałaś moje imię. No tak, jesteś Jackson, a nie? Chyba psychiatryk coś tam pomógł. No bardzo, od wczoraj policja już mnie nie pilnuje. I co, będziesz chodziła tutaj do szkoły? No tak, cieszycie się? Mogę się dosiąść? Bardzo nam przykro, ale miejsca już nie ma. Nic się nie stało, będę tutaj siedziała i się patrzyła. Nie przeszkadzajcie sobie. Możecie jeść. Okej. Okay. O czym to ja mówiłem? Juhu! Dajesz, Jackson! No co? To może chodźmy gdzieś indziej? Może do mnie do pokoju? O, no właśnie. Chodźmy do pokoju twojego. Mogę iść z wami? Znaczy się tak nie za bardzo, bo pokój Wenus jest mały i zmieszczą się tylko 4 osoby. Jackson, masz może garnitur? Co? Garnitur? Nie. A co? Tak, tylko się pytam. Okej, to pa. Pa, Jackson. Niedługo się zobaczymy. To było dziwne i przerażające. Już myślę, że znowu was zaatakuje. Dobra, może już nie rozmawiajmy o Cupid. Zmieńmy już temat, okej? Okay? No okej. Okay. No to o czym chcecie pogadać? Wiecie co? Ja na chwilę pójdę do ubikacji. Zaraz przyjdę. Dobra. Wenus?
Masz może jakieś żelki? Nie, wczoraj mi ostatnio zjadłaś wszystkie. A co się dzieje? Witajcie! A pomocy! No, już jestem. Maddy? Venus? Bunny? Gdzie jesteście? La 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 la. Ała. No nie. Znowu to samo. To już się robi nudne. A gdzie ja tym razem jestem? Czy to nie jest sala gimnastyczna? Venus? Bunny? Maddy? Co wy tu robicie? Pika, jestem zawiązana. Na pewno robota Cupid. Tak. Nie tylko nas przywiązała. Pomocy! Cisza! Nadchodzę! No nie, chyba oszalałaś. Będziecie grzeczni, to dostaniecie obiad weselny. Tak, obiad! Cupid, wypuść nas. Dopiero jak wyjdziesz za mnie. Chyba sobie kpisz. Cupid, zrozum to. Ja cię nie kocham. Kocham Maddy. Ciężko to zrozumieć? Wiem, że mnie kochasz. Ale chodzisz z Maddy dlatego, żebym była zazdrosna. A w głębi serca mnie kochasz. Nie. I tak wyjdziesz za mnie i tak. A przypadkiem nie jest tu potrzebny ksiądz? Już do niego dzwoniłam. Za chwilę przyjdzie. Muszę się uwolnić. Laguna, biegnij szybko po pomoc. A niech se biegnie. Tak mam jeszcze dużo gości. Nie podchodź. Jackson, nie, nie, odejdź ode mnie. Ej, odejdź ode mnie i mnie nie dotykaj. Nieprawda, nie jestem twój. Jestem chłopakiem Maddy i jestem z nią szczęśliwy. Czy ty tego nie rozumiesz? Czemu nam psujesz wszystko? Zrozum, dziewczyno, ja cię nie kocham. W przyszłości może znajdziesz kiedyś jakiegoś fajnego faceta, ale nie będę to ja, tylko ktoś inny. Czemu ty mnie tak nękasz? No ale nikt mnie nie kocha. Nieprawda, ja cię kocham. Ty mnie kochasz? No tak, kocham cię, odkąd cię zobaczyłem. Nie chcesz dać mi szansy? Ale super, no pewnie. Jackson? Co? Wolnisz nas? A no tak, bym zapomniał. Bardzo przepraszam, że was wywiązałam. A nic się nie stało, zakochała się. A najbardziej przepraszam ciebie, Jackson. Nic się nie stało, naprawdę. Dobrze, strachu, chodźmy na spacer. Okej. Na szczęście koniec. Czy ktoś z was ma żelki? Oj, Maddy. Monster, 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 monster
My boobs, my skeleton crew, a little strange, but so